Nie rusza się! Stój! Stój! Nie rusza się. Masz na ramieniu wielkiego, czerwonego, gumowego kurczaka! Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. Żarłok TV. Witam wszystkich w Żarłok TV, gdzie kawałek po kawałeczku pożeram cały świat. A dzisiaj spróbujemy czegoś z KFC. Dokładnie kosmiczna sałatka z talerza UFO. Nowe grillowane menu kurczakowe. I od razu powiem, dziewczyny, bo wiem, że oglądają to same dziewczyny, bo nie wierzę, żeby jeden facet oglądał na telewizorze, jak drugi facet siedzi zamknięty w samochodzie i je sałatkę. I kochane dziewczyny, od razu muszę wam powiedzieć, że ta sałatka jest cała mokra. Ogórek chyba siknął swoimi sokami. I słuchajcie, no to wszystko jest mokre w tym. To w ogóle, no wytrysnęło. No a my, dziewczyny, nie lubimy, jak nam jest mokro. Tak więc szpinak. No szpinak. Surowy szpinak. Surowy szpinak i oliwki. Grillowany kurczak, kostki sera feta, sałata, troszeczkę marchewki, czarne oliwki i telefon do znajomego. Cześć Magda, bo mówiłaś, że będzie tak przyjemnie. Fajna zabawa. A teraz mam iść surowy szpinak. No tak, teraz ci łatwo mówić. Ja jej mówiłem, żeby sama założyła ten kanał. Czy wiesz, gdyby dali tutaj bazylię, to mógłbym jeść to garściami, ale surowy szpinak. Zdrowe, zdrowe. W 54 też mówili, że boks jest zdrowy. No dobra. Ogórek jest surowy. Słuchajcie, najpierw jemy tego kurczaka. Spróbujmy, jak on jest zgrillowany. Pierś z kurczaka. My chłopaki lubimy piersi. Dobrze. A czy chłopaki lubią taką surowiznę taką? Sałaty nie poskąpili. Powiem wam, że już myślałem, że będą mnie robić w konia. Ale średnica tego talerzyka ma 8 centymetrów. No trzeba powiedzieć, że tego szpinaku tu w ogóle nie czuć. Ten szpinak jest świeży i taki przeźroczysty, zupełnie nie przeszkadza. Zupełnie, no kurczę blane, no surowy szpinak. No, a kurczak jest ugrillowany tak w punkt. Jeżeli lubicie mocno przypieczone piersi, takie wiecie, no nie wiem, gdzieś takie tajlandzkie, azjatyckie, to tutaj są takie typowo polskie, białe piersi z kurczaka. Brakuje tutaj czosnku, że ten świeży szpinak w ogóle nie przeszkadza. Jestem zaskoczony, normalnie kosmiczna sałatka. Słuchajcie dziewczyny, jeżeli chciałbym zrobić, żeby to było jeszcze bardziej fit i jeszcze bardziej fresh i jeszcze bardziej delicate and amazing, just like we like, jest na to rada. Zawsze powinniście ze sobą nosić lodówkę i być przygotowani do mieszanki.
food upgrading. Jogurt naturalny, nie zawiera mleka w proszku, piątnica. Jak ja widzę taki design, takie domki, takie krajobrazy zielone, to brakuje mi tylko tutaj domalować, o, pyk, pyk, takiego żarłoka. Jeszcze czapeczkę mu tutaj narysujmy. O, i nic więcej nie potrzeba, oprócz... Wmówiły wam reklamy, że jogurt musi być taki gęsty, ale rzadki jogurt lepiej wchodzi we wszystkie zakamarki tej sałatki. I patrzcie, nie żałujcie sobie, nie żałujcie sobie. Let's make life more beautiful. Let's make life easier. Jakby powiedziała Katie Tusk. No, piątnica. Jest miód. Taki jogurcik, spoko, spoko. Spoko, oko. Musicie mieć jeszcze do tego pieprz. Mielony, nie, właśnie niezmielony pieprz. Niezmielony pieprz. Proszę państwa. Bo jeżeli chcesz pieprzyć, to tylko niezmielonym pieprzem. Takie kuleczki smakowe. No ja już czuję ten aromat. Każdy pieprz z jakiejkolwiek firmy, niezmielony, jest lepszy niż gotowy mielony. I teraz miksujemy! This is the music. This is the music of my life, of my soul, of my belly. Oh baby, oh yeah, you smell like madness. I teraz to jest sałateczka, a nie jakaś. Oh. Huh. Gdybyście tylko tutaj byli. O! Doczepiłbym się jedynie tutaj do fety. Feta mogłaby być bardziej taka rough, wiecie, rough, taka wiejska, taka od grubej, albo przynajmniej od chudej baby z targu, no. Sałatka dostaje ocenę 7 na 10. Gdyby tutaj było więcej przypraw, czosnku, ocena byłaby wyższa. Ale przypraw naprawdę tutaj jest jak na lekarstwo, no. Do takich rzeczy dużo sosu trzeba. Żarłok TV. A w drugiej części naszego znakomitego show spróbujemy specjalnej kanapki, no chyba tylko dla dziewczyn. To jest normalnie dla dziewczyn. Takie coś. Czyli twister z grillowanym kurczakiem. Pytacie, dlaczego dla dziewczyn? Ponieważ ludzie utożsamiają się z jedzeniem, które jedzą. Na przykład taki 400-kilogramowy grubas zamawia mak grubasa. A kobieta? Poproszę tą delikatną, gibką jak moja talia, cienką tortillę. Nie rozumiem kobiety. No wszystko jest tutaj zawinięte jak w takim śpiworze na biwaku. Jest nam tak ciepło w środku, że nie chcemy wychodzić. Tylko jedna nóżka, o, taka stópeczka nam, o, wychodzi i wystaje. Znowu.
znowu surowy szpinak. No ewidentnie kanapka dla dziewczyn. Jakie gorzki. Trzeba szybko, szybko! Ten szpinak przeszedł jakąś obróbkę cieplną. Już nie jest tak dobry. Nie jest tak neutralny. Jest taki klejowaty, taki... takie smarki, jakbym jadł szpinakowe. Oj... Oj, chłopaki... Jeśli jeszcze oglądacie... Trzymajcie się od tego z daleka. Dajemy kamisa, dajemy kamisa. Może kamisa nam osłodzi ten smutny, mokry, kobiecy świat. Niesamowite odkrycie. W środku, dopiero na samym środku śpiworka znalazła się pierwsza kostka sera feta. Jestem wzruszony, KFC. Naprawdę jestem poruszony. Ale jestem... Cztery na dziesięć. A miało być tak fajnie, nie? Miało być tak fajnie, no, no. Pozdrowienia. Cieszę się, że u ciebie wszystko w porządku. Nie, weź mi to stąd, mam dosyć tego kurczaka. Mi się odbija. To może jakiś deserek z mojej przenośnej lodóweczki. Czas na deser. Czyli grecki jogurt, grecki. Jadłem wersję z czerwonymi owocami. Ja wolę czerwone owoce w jogurtach, więc tutaj poprzeczka jest podwyższona. Żarłokowi nie musi się to spodobać. Ale widzę dwa razy więcej białka. Dwa razy więcej białka, ale więcej od czego? Proszę bardzo, legenda. Kremowy jogurt typu greckiego o podwyższonej zawartości białka w porównaniu z podobnymi produktami. Po co dwa razy więcej białka? Jak ja wolę żółtko. Tutaj też jest domek, więc mi się podoba. Mi się podoba. O, o. Och, jest konsystencja. Grecki jogurt, ale aż to wygląda jak bita śmietana. Na deser, słuchajcie, deser, panie. No białość, biały jogurt jest okej. Troszkę cierpki, troszkę taki rough. To jest lepsze niż ta feta tam w środku. Lecimy teraz pod spód, nurkujemy. Zobaczcie, zobaczcie, gdzie oni to dali. Na samym dole to trzeba se rozmieszać. Rozmieszamy sobie te gruszki i jabłka. Spokojnie, nikogo tutaj nie ma, nikt mi tego nie zje. Idziemy. Jest słodko, bardziej słodko. Te gruszki są w jakimś takim syropku. Chrupią, nawet chrupią, no. Przeważają gruszki. Jabłuszka to ja tutaj ledwo co czuję. Ale z gruszką i z jabłkiem, czyli gruszki powinno być więcej. Nikogo nie ma. Się tak obracam, bo raz tu mi wszedł taki chłop, normalnie chciał mi wyjeść wszystko. I najważniejsze. Słuchałem kiedyś w TOG FM. Taki program specjalista jedzeniowy, dietetyk był. Jeżeli na opakowaniu pisze producent żywe kultury bakterii jądrowych, to niby dobrze, ale jednak nie do końca. Bo najlepiej jakby był podany szczep. I tutaj szczep jest. Czyli Streptococcus thermorhypicus getactus bulgarus. I my sobie teraz wiemy, co to są za bakterie tutaj. Możemy sobie
wygooglować. No i wiemy, czy nam pomogą na oko, czy nam zaszkodzą, czy chcemy jeść takie bakterie, czy na przykład producent nam je tutaj spod kołdry wrzucił. Czyli na plus taka informacja dla klienta. Na plus. No, słuchajcie. Ósemeczka. Nie mój smak. Wolałbym truskawe, malinki, jakieś takie poziomeczki, ale dla dziewczyn właśnie takie białe smaki, ja myślę, że to by smakowało Susan Sontag. Takie hasło reklamowe, albo... Ja najmocniej przepraszam, ale przerywam ten nudny i mało pikantny program, aby dodać co nieco ognia do tego wszystkiego. I smaku. I w tym celu chcę pokazać szanownym państwu prawdziwe 5 Let's make it burn sekund grozy. Gdyby Virginia Woolf znała piątnicę, to by się nie utopiła. Ale jeszcze są przecież nasze dzieci, nasze drogie dzieci, nasza krwawica. Musimy im dać coś zdrowego. I w tym celu piątnica też ma coś w swojej ofercie. Wyjmujemy ją z mojej przenośnej turbolodówki. Taran, proszę bardzo, taka malutka, piękna sówka, która oczywiście nie jest tym, czym się wydaje. Ale zobaczmy, czy ten serek jest taki, jaki się być wydaje, waniliowy. Smaczny dla dzieci, proszę panie. O, no, nawet mi zajechało mascarpone. Ale to niemożliwe, bo przecież w składzie mamy tutaj woda, błonnik cytrusowy, koncentrat soku z cytryny, ekstrakt wanilii, mielona laska wanilii. O, proszę, proszę bardzo. Da się, mielona laska wanilii. Osobiście ten sok cytrynowy zaraz skomentuję. Smakuś z piątnicy smakowałby dzieciom Ewy Kopacz. Sok z cytryny, on tutaj zakwasza. Jest rzeczywiście mocno wyczuwalny. Dla mnie taki klasyczny serek waniliowy, homogenizowany, to powinien być aksamitny, po prostu bez żadnej nuty obcej. Bez żadnego aromatu nie z tego świata. No, musicie dać to waszym dzieciom. One wam powiedzą, czy to jest dobre, czy chcą to żreć, czy nie. Czy warto być niejadkiem, czy lepiej być jadkiem. Takim jak Żarłok. Jest jadkiem. I jeżeli wasze dzieci będą niegrzeczne, albo wy będziecie niegrzeczne, kochane dziewczęta, to ja nie będę się rozwodził. Ja przyjdę tam do was. Zjem najpierw wasze dzieci. Jeżeli nie zasubskrybujecie i nie skomentujecie, co było dobre z waszym zdaniem, a może wam smakowało. I po waszych dzieciach przyjdzie kolej na was, kochane dziewczyny. Bo ja lubię nie tylko piersi z kurczaka, ale także piersi z kaczki. I to będzie wasz koniec. To będzie wasz koniec, bo będzie kolej wasza. Żarłok TV. Przed spożyciem zapoznaj się z opinią składu dołączonego do opakowania bądź skonsultuj z żarłokiem, gdyż każdy produkt niewłaściwie oceniony może powodować zgagę lub kaca smakowego. No bardzo mnie to cieszy, że tak dbacie o moją higienę. No, bardzo mnie to cieszy, naprawdę. Bardzo mnie to cieszy. No przecież chyba nikt nie chciałby żreć w chlebie.